będziesz powiedział, ja stąd pochodzę, tu się wychowałem i strasznie mi miło, że ten program możemy rozpoczynać w Podlaskiem, w Kolnie, w naszym powiecie. Natomiast my z Arturem ten program chcieliśmy zacząć dlatego, że od lat pracujemy wspólnie naukowo. Razem kooperujemy, razem badamy cukrzycę typu pierwszego. Natomiast ta cukrzyca jest coraz bardziej powszechna i taka nasza społeczna odpowiedzialność jako medyków, jako naukowców wymusiła troszkę na nas to, żeby no właśnie, to były nie tylko badania, tylko żeby to przeszło do takiego momentu, kiedy może na tym skorzystać każde dziecko w naszym kraju. Program, o którym za chwilkę opowie Artur. Na końcu chcielibyśmy, żeby to był właśnie program, który obejmie wszystkie dzieci w naszym kraju. Natomiast rozpoczynamy ten program pilotażowo właśnie w województwie podlaskim. Artur od wielu lat bada te dzieci, czy próbuje wyławiać te dzieci w populacji rodzin, gdzie już cukrzyca wystąpiła. Natomiast ta choroba staje się na tyle powszechna, że warto badać wszystkie dzieci, warto spróbować te dzieci ocenić tak, ażeby bardzo wcześnie objąć je opieką, tak, ażeby one, te objawy cukrzycy wystąpiły jak najpóźniej, żeby były jak najlżejsze. Chcielibyśmy po tej prezentacji, którą za chwilkę pan profesor Bosowski wygłosi, chcielibyśmy porozmawiać chwilkę o takich technicznych aspektach, jak mogłoby to wyglądać. Także o tym, żeby takie badania populacyjne wykonać w całej Polsce, ale zdajecie sobie państwo sprawę, jaki to musi być duży wysiłek logistyczny z jednej strony, także finansowy, jak to musi być przygotowane i zaadoptowane laboratorium, żeby na taką skalę można by było wykonać takie badanie. I sam fakt taki, o którym tutaj też wspomnę, że badania PUS-owskie wykazały, że od 1 do 9 roku życia, bo to jest taki pierwszy jakby zakres wiekowy naszych pacjentów, jest aż 50 tysięcy dzieciaków na poziomie całego Podlasia. Bo ja jako konsultant z endokrynologii i diabetologii dziecięcej na Podlasiu no postanowiłem na początek jakby zająć się swoim ogrodem, a nie biegać po innych ogrodach, więc 50 tysięcy u nas, ale jak weźmiemy Katowice, Warszawę i tak dalej, Gdańsk, prawda, no to tej liczby będą zdecydowanie dużo większe. Drodzy państwo, chciałbym przenieść was w temat badań przesiewowych, populacyjnych, ale też powiedzieć to, co myśmy do tej pory zrobili, bo to nie jest tak, że myśmy nic nie zrobili, my przyjeżdżamy, żeby jakby pokazać się, coś tam zareklamować i tak dalej. My chcemy też pokazać to, co myśmy do tej pory rozpoczynamy, czyli w wieku 89-17 rok, a więc też w sumie to 5 lat czy 6 wstecz, to proszę zobaczyć, to o czym państwu mówiłem, od 6 na 100 tysięcy dzieciaczków mamy już w tej chwili 31, a więc dramatyczny wzrost zapadalności na cukrzycę typu pierwszego. Myśmy te badania podzielili w zależności od wieku, a więc jak państwo widzicie 0,4 i te 0,4 tutaj było malutko, ale tutaj ta linia czerwona cały czas nam rośnie. Rośnie bardzo wysoko, bo prawie do 30 na 100 tysięcy. Podobnie jak ten wczesny okres pokwitania, czyli dlaczego właśnie ta cukrzyca jest w takiej dynamice? Z jednej strony odpowiadamy, że oczywiście geny, czyli to wszystko, co jest zapisane w naszym genomie, będzie decydowało o tym, że jeden będzie miał predyspozycję do autoimmunopatii, czyli w ogóle na przykład choroby Hashimoto, zespołu Addisona, to też są autoimmunopatie i między innymi cukrzyca typu pierwszego, ale też mamy dużo czynników środowiskowych. I tutaj też, co pozwoliłem sobie państwu powiedzieć, to jest to, co jemy. To, co jakby, czy mamy na przykład właściwą suplementację witaminy D, kiedy nasze małe dzieci zaczynają pić krowie mleko, jaką mamy wszyscy państwo i państwa dzieci, wnuki i tak dalej, florę jelitową. Co macie w jelitach? Bo nieprawidłowa flora jelitowa powoduje, że w jelitach mamy przepust na różne antygeny i te antygeny są elementem spustowym do tego, żeby nasz organizm potraktował nas osobiście jako wrogów samego siebie. I on właśnie wytwarza przeciwciała i on nas niszczy. I to może być niszczenie trzustki, może być niszczenie tarczycy, może być niszczenie
jej. Dlaczego Państwu pokazuję też te kwestie genetyczne? Bo jeśli mamy dziecko z cukrzycą typu pierwszego, to bliźniak jednojajowy zachoruje w 40%. Jeśli mamy rodzeństwo, czyli często trafiacie do nas do kliniki, bo z cukrzycą wszyscy trafiacie, cały makroregion do nas trafia, to proszę zobaczyć, 6-17% jest wśród rodzeństwa. Czyli jeśli jeden ma cukrzycę, to 6-17% zachoruje ten następny.